będzie dorobek Adamsa, żeby nie okazało się, a przynajmniej w tej chwili tak to wygląda, że z dorobku punktowego Australijczyka wynika, że on będzie musiał znaleźć się w wyścigu 14. I może tak się okazać, że nie skorzystanie w tej chwili z Adamsa za Bachelora będzie oznaczało to, że z Adamsa Leszczynianie skorzystać nie będą już mogli. Tak, może być, to prawda. To jest jakaś taka gra taktyczna i to też pewnie Leszczynianie powinni, czy brali pod uwagę. Zobaczymy, jak to się rozwiąże, bo przecież niekoniecznie w tym wyścigu wygrają 5 do 1. Być może w kolejnych wyścigach faktycznie będą potrzebowali tej pomocy, a na razie fakt faktem, trzech zawodników punktuje i wciąż liczą. Myślę, że w tej chwili dla nich jedyną szansą taką przełamania się, czy jeszcze pokazania się tu z dobrej strony, jest chyba Troy Bachelor, który pokazywał się tu dobrze w tych dwóch swoich pierwszych wyścigach. On nie przywoził zbyt wielu punktów, raz tylko jedynkę, ale nie, wydaje się, że jego motocykle na tym torze chyba lepiej się spisują niż chociażby motocykle Damiana Balińskiego. A niejednokrotnie, bo tutaj byśmy mieli do takiej sytuacji by doszło, jeżeli rzeczywiście potrzebna by była ta rezerwa taktyczna w wyścigu 13, gdyby Bachelor pojechał z Adamsem, ta para znakomicie rozumie się na torze. No ale to są dywagacje czysto teoretyczne. Przed nami wyścig 11, on może zupełnie zmienić losy tego spotkania, bo znów, tak powiedzmy, pod ścianą stoją zawodnicy leszczyńscy. Ewentualne przegranie tego wyścigu powoduje, że ta przewaga Torunian wzrośnie i będzie im znacznie łatwiej obronić tę przewagę w ostatnich czterech wyścigach, a nawet ją powiększyć. Jaguś i Miedziński mają być tymi, którzy w drużynie toruńskiej dokonają tego przełomu, że ta szala wyraźnie przechyli się na korzyść Torunian, a Leszczynianie będą odrabiać straty równo niemalże wejście w pierwszy łuk. Miedziński troszeczkę szerzej. Miedziński może być szybszy, ale nie jest szybszy od dwójki Hampel-Kołodziej. Miedziński kolejny błąd teraz popełnia. Nie było tam kontaktu z żadnym z przeciwników, w jakiś sposób dziwny zatrzymał się w łuku, popełnił błąd, postawiło go w poprzek. Teraz pogoń za dwójką Leszczynian, którzy na podwójnym prowadzeniu udał się w tę pogoń Wiesław Jaguś przy krawężniku Kołodziej, ale troszeczkę Kołodziej chyba za szeroko odjechał od krawężnika, ale wyrównał to wszystko na wyjściu z pierwszego łuku, nie zostawił tam ani centymetra i tylko pomarzyć mógł o jakimś błędzie Janusza Kołodzieja Wiesław Jaguś. Hampel szerzej, Kołodziej przy krawężniku, wydaje się, że znów ten duet Kołodziej-Hampel odniesie podwójne zwycięstwo, a więc odpowiedź na triumf podwójny Torunian w poprzednim biegu po rezerwie taktycznej. Tym razem Hampel za Bachelora jest w przypadku leszczyńskich byków natychmiastowa. 5 punktów pary Hampel-Kołodziej, 1 punkt Jagusia, ale pytanie, co dzieje się z Adrianem Miedzińskim? Owszem, pewnie sam będzie mógł na to pytanie najlepiej odpowiedzieć, choć mam wrażenie, że on sam o tym nie wie i sam będzie się długo zastanawiał. Tu widzimy wjazd na metę obu Leszczynian. Kto był pierwszy? Hampel. Chyba Hampel, tak. Jarosław Hampel przed Januszem Kołodziejem. 1 punkt Wiesława Jagusia, bez punktu Adrian Miedziński. 5-1 wygrywają drugi bieg w tym spotkaniu Leszczynianie i po 11 wyścigach Unibax znów prowadzi skromnie, ale ciągle prowadzi w tej chwili 34-32. No niewątpliwie jest to bardzo korzystny wynik dla leszczyńskiej ekipy. Tu widzieliśmy moment startowy, Wiesiek Jaguś ewidentnie spóźnił puszczenie tej dźwigni sprzęgła, stąd ten wjazd dobry obu Leszczynian. Tutaj Janusz Kołodziej był wyprzedzony jeszcze przez Adriana Miedzińskiego, ale proszę zobaczyć, co robi. Ścina kąt do wewnętrznej części toru, dzięki temu zyskuje kolejne metry. Tam po równaniu toru było trochę luźnej nawierzchni i dzięki temu tak szybko zbliżył się do Jarka Hampela. Jeszcze tutaj widzimy ten błąd Adriana Miedzińskiego, którego odkręciło i niewiele brakowało, aby po raz kolejny się tutaj uśliznął. Na pewno stracił wiele metrów i został już za swoimi rywalami. Pogonił za Leszczynianami Wiesiek Jaguś, jednak i Jarek Hampel i Janusz Kołodziej jechali bardzo umiejętnie parą, czekali na siebie, jechali tuż obok siebie, a przede wszystkim na pełnym gazie i żaden z nich nie musiał zwalniać aż tak
aby Wiesiek jakbyś mógł na tym skorzystać, więc to zwycięstwo po raz kolejny było bardzo przekonywujące. Wyścig po wyścigu ma Jarosław Hampel. W tym biegu, który przed nami 12, partnerować mu będzie Jurica Pawlicz. Szybko do parkingu Janusz Kołodziej. Drugi raz Janusz Kołodziej. Janek, jak widać, w trójkę można skutecznie walczyć z Unibaksem Toruń. Mówię tutaj o twojej formie, Jarka i Lee Adamsa. Wiadomo, że dużo jest lepiej, żeby cała drużyna jechała jednakowo i żeby można było na wszystkich liczyć, ale ja dobrze wiem, że na dzisiejszym torze naprawdę ciężko jest się spasować, dobrze jechać. No cóż, ja staram się, jak mogę. Ważny jest też dwumecz, cały czas powtarzam, nawet minimalna porażka to jest w rewanżu i tak. No dokładnie, mamy tylko dwa punkty, prawdopodobnie straty, także robimy co możemy. Chcemy wygrać te zawody i to jest dla nas najważniejsze. Dziękuję za rozmowę, tyle Janusz Kołodziej.